surprised to see me? Wiem, to była najdłuższa przerwa w toalecie. Jednak sprawy mojej nieobecności zostawmy sobie na koniec. Szkoda tracić czasu, bo jak co sezon rozgrywa się konkurs na najgorszego wydawcę roku. Przed kilkoma tygodniami mogliśmy być pewni, że to Microsoft i Sony będą wydzierać sobie koszulkę lidera. Lecz nie zapominajmy, że w podartej szmacie najlepiej prezentuje się branżowa huba pól elizejskich i Ubisoft. Na początku kwietnia studio wypuściło fabularny trailer Star Wars Outlaws. Choć fajnie się takie produkcje ogląda, dla gracza ma to taką samą wartość jak zdjęcie napakowanego hamburgera nad menu w fast foodzie. W obu sytuacjach sprzedawane jest jedynie wyobrażenie o produkcie, a do konsumpcji otrzymujemy coś, co w mniejszym lub większym stopniu się do tego wyobrażenia odnosi. Obecnie nikt nie awanturuje się, że to co otrzymał, nie wygląda dokładnie jak to co jest na obrazku. Społecznie akceptowalne są kłamstwa w reklamie, ale to jak daleko wybiegające mijanie się z prawdą jest przez nas akceptowalne, testował 3 lata temu CD Projekt. Niestety jako gracze i konsumenci przegrywamy na tym polu, ale do tego jeszcze wrócimy. Trailer Outlawsów ogólne wrażenie robi pozytywne. Możemy wyobrazić sobie, że będziemy mieli do dyspozycji statek kosmiczny, motocykl, przydupasa zwierzątko, będą elementy parkoura, a fabularnie będzie lekko i zabawnie. I wszystko byłoby świetnie, gdyby postaci, a w szczególności główna bohaterka, nie wyglądała jak z dokumentu o nieudanych projektach Jima Hensona. Ludzie z sieci zauważyli to w krótszym czasie niż ten, który upływa od zapalenia się zielonego światła sygnalizatora do naciśnięcia klaksonu przez osobę jadącą za nami. Na społecznościówkach zaczęły pojawiać się zdjęcia modelki w zestawieniu z bohaterką w grze. Na pierwszy rzut oka różnica jest wyraźna, ze znaczną przewagą po stronie oryginału. Nawet gdy spojrzymy na losowo wybrane zdjęcia, modelka prezentuje się lepiej. Mimo wszystko powiedziałbym, że taki stan rzeczy jest akceptowalny, gdyby w sieci nie zaczęły pojawiać się porównywania męskich bohaterów. Tutaj jakimś trafem różnice są minimalne, a już na pewno nie dochodzi do dziwnej deformacji czaszki. Jeszcze nie tak dawno za zwracanie uwagi na tego typu turpistyczne elementy w grach można było wygrać aluminiową czapeczkę i odznakę psychokonspiratysty, zajmując zaszczytne miejsce wśród wyznawców Elvisa, pielgrzymów z Roswell, antyszczepów, faszystów, seksistów, fanów Trumpa lub ogólnie skrajnych prawicowców. Jednak z łatkami jest jak z plamami na ubraniu. Jedna czy dwie świadczą o niechlujstwie właściciela, ale cała ich masa świadczy już o niefortunnym zdarzeniu. I to w społecznościówkach coraz częściej da się zauważyć. Dlatego szczególnie od początku tego roku coraz więcej osób krytycznie wypowiada się o zmianach wprowadzanych w popkulturze i mainstreamowej rozrywce. Obawy przed cancel culture i utratę pracy wydają się mniejsze, choć presja ze strony inkluzywistów wciąż jest bardzo silna, szczególnie że stoją za nią duże firmy oraz media. Wcześniej mogło wydawać się absurdalne, by ktoś celowo miał brzydyfikować kobiece postaci, zmieniać kolor skóry bohaterów, czy też wprowadzać ich alternatywne preferencje seksualne. Jednak gdy udaje ci się wymusić na korporacjach i mediach swoje wartości, przestajesz odczuwać, że musisz kryć się ze swoimi intencjami, a także z tymi bardziej radykalnymi poglądami. Wydaje się, że właśnie to poczucie nietykalności i kontroli otoczenia sprawiło, że ostatnio rozpętały się dwie afery. Jedna z tłumaczami anime, a druga ze Sweet Baby Incorporated, w których członkowie wspomnianych grup wkopali się sami. O tej drugiej zrobię osobny film, jednak w skrócie można powiedzieć, że chodzi tu o konsulting skupiający się na inkluzywności. Z takim wyjątkiem, że sami konsultanci najchętniej wykluczyliby graczy weteranów, osoby z niskim poziomem melaniny, konsumentów, którzy znają swoje prawa, a także każdego, kto jest w stanie zadać im inne pytanie niż to ile płacę? Dla Ubisoftu dopiero cichną echa złego traktowania i molestowań w miejscu pracy. Takie zdarzenia zgodnie z działaniami kryzysowymi wymagają naprawienia szkody. Tutaj chodzi bardziej o ukaranie winnych, bo zmolestowanych odmolestować się nie da. Przygotować plan, by to się więcej nie powtórzyło. W ich przypadku to wewnętrzne szkolenia zmieniające kulturę organizacyjną, a także zatrudnienie ludzi, którzy mają odbierać sygnały złego zachowania i im przeciwdziałać. Albo zatrudniać niebieskowłosych aktywistów, którzy będą pilnować tylko białych heteromężczyzn i ściągać do firmy jeszcze więcej niebieskowłosych aktywistów. I na koniec zaangażować się w społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli zachowywać się dobrze, dopóki media się nie odczepią. Dlatego Ubisoft, niesiony na skrzydłach progresywizmu i inkluzywności, w najnowszym Assassin's Creed postanowił, że dostaniemy dwie grywalne postaci. Laskę Shinobi oraz Czarnego Samuraja. Przyznam, że zdarzyło mi się już kiedyś żartować, że doczekamy takiego momentu. Głównie dlatego, że był to pomysł absurdalny. Dużo mniej zabawnie robi się, gdy samo życie zaczyna parodiować satyrę. To też pierwsze, co rzuciło się graczom w oczy i był to początkowy punkt konfliktu w mediach społecznościowych. Jednak standardowo w takich sytuacjach, gdy chodzi o aktywizm lub wielomilionowa korporacja staje się celem krytyki konsumentów, do walki z motłochem ruszają media. IGN miało od razu gotowy artykuł o tym, że Czarny Samuraj to Yasuke, o którym istnieją historyczne zapiski, a w popkulturze powstawały filmy animowane.
Udało się nawet znaleźć kilku japońskich tiktokerców, którzy albo potwierdzali istnienie czarnego samuraja, albo wyśmiewali tych, którzy są niezadowoleni z głównych bohaterów gry. Oczywiście celem takich publikacji jest pokazanie stronie przeciwnej, a także tym, którzy są jeszcze neutralni, że osoba pochodząca z danego regionu reprezentuje wszystkich jego mieszkańców. Oh no, a black samurai on the new Assassin's Creed? Japanese here, sit your white ass down. And there were a lot of white men saying that this is cultural appropriation. And me, as a Japanese, thought, but Yasuke actually existed. So to make sure my fellow Japanese people are on the same side with me, I went to X and looked it up in Japanese. And yes, they were on my side. Co jak co, ale w Polsce najlepiej wiemy, że nawet przy dwóch osobach potrafią pojawić się trzy opinie, a co dopiero w skali wielomilionowego kraju. Natomiast gdy w publikacji pada zdanie niezadowoleni biali faceci, trudno trzymać się złudzeń, że jest to wolna od uprzedzeń treść informacyjna. Dodatkowo dziewczyna na filmie mówi, że była na japońskim Twitterze i wszyscy mówią, że czarny samuraj istniał i że to zabawne, że nie podoba się to ludziom z zagranicy. Nie byłem, ale mogę powiedzieć, że byłem na japońskim Twitterze i wszyscy tam uważają, że to kulturowe przysposobienie i zgadzają się z ludźmi z zagranicy. W rzeczywistości zdania na pewno są podzielone, ale dopóki nie ma przeprowadzonych badań opinii, trudno powiedzieć, która strona jest przeważająca. Z kolei spoglądając na stosunek lajków do dislajków pod japońską zapowiedzią gry, zobaczymy wynik 5000 lajków do 40000 dislajków. Z tym, że na Twitterze działają osoby, nazwijmy je również aktywistami, które tworzą ruch przeciwny do progresywistów. W swoich społecznościówkach zamieszczały screen oceny japońskiego trailera z początków całej afery. Suma głosów była dużo niższa, choć ogólny odbiór był również negatywny. Można spodziewać się, że kilka osób z tej grupy mogło wpaść na japońskiego YouTube'a, by trochę ten wynik podkręcić. Dlatego trudno określić, kim są osoby głosujące. Sam znalazłem komentarze pisane po japońsku od osób z innych krajów, które krytykują obecność czarnego samuraja. Jest to całkiem prawdopodobne, że jesteśmy świadkami kolejnego bombardowania japońskiej przestrzeni przez Zachód. Argument o istnieniu czarnego samuraja przerodził się w wojnę o jego profesję. Ubisoft przyjął stronę zgodności historycznej, jednak o Yasuke wiemy głównie to, że był portugalskim niewolnikiem, został odkupiony przez daimyo i zyskał spore przywileje. Niestety był to drobny event w historii sprzed 500 lat, a nie silna legenda, która przetrwała stulecia. Naturalnie więc część walki o fakty przeniosła się na Wikipedię, na której Yasuke naprzemiennie zyskiwał i tracił pozycję samuraja. Aby przejrzeć całą historię wojny edycyjnej, trzeba wyświetlić naraz 250 rekordów. Powodu, dla którego mielibyśmy grać czarnym bohaterem w Japonii, nie byli pewni nawet sami pracownicy studia. W wywiadzie padło zdanie, że Tim szukał postaci, która nie jest Japończykiem, a której oczami będziemy mogli poznawać Japonię. Co ciekawe, ta wypowiedź była później usunięta ze strony. Po sieci krąży również zdjęcie konsultantów narracyjnych, którzy pracowali nad Assassin's Creed Shadows, a wśród nich można znaleźć założycielkę Sweet Baby Inc. Niestety nie znalazłem kontekstu, w jakim było robione to zdjęcie, więc warto do tej informacji podchodzić z dystansem. Wracając jednak do czarnego niesamuraja, dyskusja nad obecnością czarnego bohatera w grze nie powinna nawet dojść do konieczności sięgania po zapiski historyczne. O tym, jakich bohaterów otrzymamy do grania, powinny decydować stereotypy, czyli to, co pierwsze przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy o tym okresie japońskiej historii. Gdyby Ubisoft faktycznie chciał uhonorować Yasuke, mógł stworzyć długie zadania poboczne lub stałego kompana, którego mielibyśmy okazję poznać i polubić. Niestety ludzie, którzy uchodzą za inkluzywnych, nie biorą jeńców. Dlatego albo zaakceptujesz czarnego samuraja, albo wypierdasz. Bo obecnie z własnymi poglądami jest jak z kupowaniem Forda pod koniec XIX wieku. Możesz mieć jakie tylko chcesz, pod warunkiem, że są to poglądy zgodne z wyznaniem progresywizmu. Ofiarą tej zasady padł Michał Kalisz, który tworzy spluwy dla CD Projektu. Pierwszą jego reakcją była ta zgodna z graczami. Lajkowałem jego posta, ale gdybym wiedział, że tak szybko zniknie, zachowałbym go sobie na pamiątkę. Posta, nie Michała. Ludzie miłości i akceptacji ruszyli na dewelopera i ostatecznie, chyba uściskami, wydusili z niego przeprosiny i obietnicę, że w Assassin's Creed zagra, a nawet nie może się doczekać, aż to zrobi. I ostatecznie ofiara tej niechcianej, tak zakładam, miłości została porzucona na Twitterze, przełączając swój profil w tryb prywatny. CD Projekt potrafił rozwalić inny biznes tylko dlatego, że czyjaś żona należała do konserwatywnego ruchu. To chyba nikt nie ma złudzeń, że nie zwolniliby Michała za tego tweeta. Jak dobrze, że w obecnych czasach stoimy murem za firmami, które są gotowe zniszczyć życie swojego pracownika, byle tylko uniknąć randomowego negatywnego komentarza na Twitterze.
Osiąganie posłuszeństwa przez zastraszanie i kary, a także zwalczanie wszystkich innych idei, charakterystyczne jest dla ruchu religijnego, a ten upada dopiero wtedy, gdy ludzie przestają wyznawać jego dogmaty. Cała ta sytuacja ma jeszcze jeden aspekt, który w decyzji o kupnie gry jest ważniejszy niż wszystko, o czym wcześniej wspominałem. Cena, zarówno Star Wars Outlaws oraz Assassin's Creed Shadows, jest absurdalna. Prawie 300 za wersję ograniczoną, 440 za niepełną i dopiero ponad 5540 pelenów za pełną wersję gry. Tutaj oznaczenia wydawcy w tym momencie nie mają żadnego znaczenia. Wszystko, co jest wyprodukowane do dnia premiery, jest wersją podstawową. Płacisz więcej, żeby nie dostać kary w postaci braku questów albo itemów, które i tak powinieneś dostać. Tak samo z wcześniejszym dostępem. Nie ma czegoś takiego. Płacisz, by nie zacząć później. Zadaniem grupy marketingowej jest nazwanie wszystkiego w taki sposób, byś wierzył, że jesteś zwycięzcą i cieszył się z wirtualnych, bezwartościowych bzdur, podczas gdy oni trzymają łapki w twoim portfelu. Zgodziliśmy się na mikrotransakcje, to dostaliśmy lootboxy i przedmioty pay to win. Nie zrobiliśmy szumu po podwyżkach cen do $70, to teraz tyle będzie kosztowała bieda wersja, a za całą grę wydawca wydusi z nas $140. Ale to tylko $10 więcej, mówili niektórzy. Przecież w przeliczeniu na godziny gaming jest tańszy niż kino. No i deweloperzy wrzucali nam setki znajdziek do zebrania i masę bezsensownych zadań, byle tylko wydłużyć czas gry. Jest to metoda stopy w drzwiach, czyli taka sytuacja, w której godzisz się na małe ustępstwo, które ma sprawić, że dużo łatwiej też zgodzisz się na większe. Rozwiązanie problemu jest proste. Wystarczy tę stopę przytrzasnąć. Jeśli przestaniemy kupować gnioty na premierę, z czasem więcej tych dodatków z wersji premium będzie wracać do wersji podstawowej. I już okazuje się, że gracze chętniej wybierają te stare gry, szczególnie, że napompowane hity zwykle po roku można kupić za kilka dyszek. Dodatkowo wydawca nie będzie mógł sobie pozwolić na szczucie graczy inkluzywistami, bo zwyczajnie nie będzie go na nich stać. A jeśli kiedyś zastanawiałeś się, po której stronie stoją media, zobacz, ile mainstreamowych outletów newsowych skomentowało to, ile musimy zapłacić za tę produkcję. I nie słuchaj tego, co ci mówili w szkole. I don't care what they tell you in school. Jaskę był samurajem! I to tyle. YouTube pewnie już o mnie zapomniał, więc jeśli jakimś cudem jesteś tutaj pierwszy raz, zostaw subskrypcję, bo na pewno tych filmów pojawi się więcej. Kolejno pojawi się film uzupełniający Sweet Baby Inc., bez którego cała krytyka aktywistów w gamingu nie ma sensu. Ale też będzie krótki film o CD Projekt, które tym razem nie zostało uczciwie potraktowane. Dziękuję za oglądanie, zostaw lajka, dislajka, a także komentarz pod filmem. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Przed kilkoma tygodniami mogliśmy być pewni, że to... elementy parkoura i motocykl, który właśnie przejeżdża za oknem. Cichną echa złego traktowania i molestań w mi... gdy chodzi o aktywizm lub wielomilionowa...